Dzisiaj mamy znowu dla Was w test. Tym razem testujemy syropy z arabikami. Są to najpopularniejsze syropy o smaku czekoladowym. My kochamy czekoladę, więc po prostu... A jeszcze jak ma 0 kalorii, to no, zaraz sprawdzimy, czy to naprawdę tak smakuje. Mamy placuszki przygotowane, jajko, banan i właściwie tyle. Tak, i będziemy na placuszki lały syrop i próbowały. I oceniały smak. Oczywiście pamiętajcie o kciukach w górę, jeśli podoba Wam się seria o testowaniu. I subskrypcji. Koniecznie. Jeśli tego nie robicie oczywiście. I... Zaczynamy. Zaczynamy. Przyznam Wam się szczerze, że ja nigdy nie próbowałam takich dietetycznych syropów zero kalorii. Tak w ogóle? W ogóle nigdy, więc będę w 100% obiektywna. No, to prawda. Ja w sumie czasami używam, ale próbowałam chyba tylko dwóch smaków, bo sobie wykorzystuję taki syrop do omleta i próbowałam na razie słony karmel i truskawkę, więc zobaczymy, jak się sprawdzi smak czekoladowy. Dobra, przechodzimy do pierwszego. Dobra, od czego? Nie wiem. Który pierwszy? Nie wiem. Wybieraj. Dobra, weźmy ten. Dobra. No to przechodzimy do pierwszego. Ostrowit. Tam jest czekolada? Tak. Smooth. Krem smooth. Zero tłuszczu, zero cukru, zero kalorii. Ale pachnie spoko. Tak? Dobra, dobra, sobie pylacka, którego chcesz, żebym ci polała. Wow, jakie to jest gęste! No, wygląda jak taka rozpuszczona czekolada. No, naprawdę. Mega gęste, zobaczcie. Nie kapie. Ale wygląda fajnie. Pachnie fajnie też. Wygląda jak czekolada. Dobra. Jemy? No. Bardzo słodkie. Ma taki specyficzny posmak trochę. Fajnie ma konsystencję, bo jest gęsty. Taki naprawdę kremowy. No w smaku nie powala. No nie, nie ma szału. Nie ma szału, ale konsystencję ma fajną, bo jest gęsta, nie leje się tak. To jest fajne. Do jakiegoś fitciacha może pasować, pieczonego. No. To w skali 1 do 10, jaką przyznajemy? Mi jest ciężko, bo ja nie mam porównania. No w sumie to jest pierwszy twój, więc... Dobra, ja dam... Ja bym dała taką piątkę na rozgrzewkę. Na rozgrzewkę. Dobra, pół na pół. Teraz twoja strona. Dobrze. Wybieraj. Może pierwszy, żebyśmy tak? Już tak pokazali. No dobra. To ja wybrałam taki sos czekoladowy. Wygląda bardzo apetycznie, bo tutaj jest jeszcze brownie, polane czekoladowe. No, opakowanie narysowane wszędzie. No to mega. Dobrze, to zaczynamy, tak? Tak. Okej, okay, otwieram. No, opakowanie też ma fajne. Dawaj mi tu placuszka. Proszę. Już ci leję. O! Kto kocha placki, daje teraz łapkę w górę. Ej, jakie to rzadkie. To jest rzadkie. To jest rzadsze. I jaśniejsze trochę. Wygląda jak taki karmelowy. Tak, właśnie. Chciałam to powiedzieć, że to jakby bardziej jak karmel wygląda. Czekaj, nie jedz tego. Nie jem, wącham. Boże, cieknie mi po rękach. Sorki. No to bardziej bym określiła jako karmel tak z wyglądu, nie? Polałaś mi tak od serca. Od serca. Dobra, jemy? Ofu. Czekolada. Tamten przypominał czekoladę rzeczywiście, a tutaj tak średnio. Dobra, no ocenimy to, ja daję. Nie wiem. Na trójkę taką, no da się. Mam da dwójkę. Dwójka. Dobra. Tym co? Nie lecimy dalej. Dobra. Taki mamy. Taki mamy. Taki mamy pięknie syrop. Zaprezentowałaś ten syrop. Taki, patrzcie. Taki mamy. Czekolada. Nie, bez żadnych dodatków. Czeko, w sensie. Bo tam jeden jest taki czekolada z czymś chyba. Tak, tak. Któryś taki... Weź sobie te pierwsze. No, no. Dawaj. Ten też taki rzadszy. Tak. Jeszcze? No. Tak, w kolorze bardzo przypomina tego niedobrego. Ale ciut ciemniejszy. Ale ciut ciemniejszy. Konsystencja... Konsystencja rzadka. Dobra, jemy. Ten tak teraz mam wyrzuty sumienia, że tego no, nie tak nisko, bo był naprawdę pyszny. No. No, naprawdę. Temu dałabym chyba jednak wyżej. Ale już no. Trudno, została piątka. No, została, no. Mnie szóstka. Ale nie, naprawdę. Ten pierwszy był chyba najlepszy do tej pory. Dziwne. Dobra, lecimy dalej, może będzie lepiej. Chocolate ice cream.
Yeah! Oh, ice cream! Tak, czyli to będzie coś związanego z lodami. Mniam. Też zero tłuszczu, zero cukru, lecimy! Gęsty. Ten też jest gęsty, może będzie dobry. I jest taki ciemny bardzo, czyli będzie taka dobra czekolada, mam nadzieję. Mam nadzieję też. Wygląda jak właśnie rozpuszczona jakaś gorzka czekolada. Tylko ma taką dziwną, galaretkowatą konsystencję, że się tak aż dziwnie trzyma, nie? No. Dobra, to próbujemy teraz tego. Na pewno jest lepszy niż te dwa, które były przed chwilą. Bardziej bym go porównała do smaku właśnie tego pierwszego, który próbowałyśmy, który był związany z... Ale tamten nadal wygrywa. No to tak średnio czekoladę przypominał, po prostu taki słodki syrepik. Tak. Ja bym dała... Ja daję... Piątkę. Teraz ja, tak? Tak. O, to jest jeden z najbardziej popularnych syropów. Przynajmniej chyba one były pierwsze na rynku, jak ja kojarzę. Właśnie z tego smaku próbowałam karmelu. No i ma szklaną butelkę. Mhm. To też na pewno ma związek ze smakiem. Trzeba zaznaczyć, że one w ogóle nie smakują tak jak czekolada, bo to są syropy zero kalorii, więc one będą miały specyficzny posmak, nie? Ale zobaczymy. Dobra, ten się leje, już tu widzę, więc mi odrobinę. Dobra. On jest bardzo, bardzo lejący się. Oczywiście okay. Się rozlewa. Dobra. Ten ma naprawdę smak czekolady. Tak, ten jest najlepszy. To jest najlepszy syrop czekoladowy. Ja już widzę po prostu, że on będzie fajnie smakował właśnie do takich polanych placuszków. Tak delikatnie, omleta, tylko... z banany. Tak, tak tylko delikatnie sobie polać tego smaku. Żeby nie był suchy omlet. No. Jak czasami jest suchy omlet, to fajnie sobie czymś takim polać. Tak, dlatego ja daję ósemkę! Tak, ten jest na razie najlepszy. Mamy kolejny smak. Zero kalorii, czekolada i orzech. Tak, czekolada i orzech, więc na pewno tutaj spodziewamy się jakiegoś posmaku orzechu. Orzecha. Dobra. Lecimy! Sorki! Przepraszam. On jest jasny. No. Dlaczego on jest przezroczysty? Chcę tylko powiedzieć, że tu jest napisane zakochani czekolada i orzech. Myślę, że to dobre połączenie, czekolada z orzechem. Dobra, wygląda jak miód, nie? No tak, tak, tak. Albo syrop klonowy bardziej, bo jest taki rzadki, nie? Dobra. Jemy? Nie? Fajnie smakuje ten orzech. Fajny. Bardzo ten orzech się przebija, więc jak lubicie to jak najbardziej. Tak, bo czekolady tak mocno nie czuć, ale czuć tego orzecha i tak naturalnie dosyć smakuje. Mi się podoba. Mi też. Ja daję... Poczekaj. Moją... sklejoną ręką. Ósemkę? Ja chyba też ósemkę. Ósemka. I ostatni nam został. Lecimy z ostatnim. Czekolada i banan! Zero kalorii! Dobry syrop! Zero kalorii, zero tłuszczu, zero cukru! Dawaj mi tu placka! On chyba też będzie przezroczysty. Z bananem może dziwnie smakować w sumie. Dobra. O kurde, znowu mi cieknie. Dobra, jemy. Ty tak ładnie jesz, a ja pakuję. Jak taki syrop na kaszę. Na kaszę? No wiem, bo ma taki bananowy posmak. Jakiś był taki syrop. O smaku banana. Tak, i dla mnie on nie smakuje w ogóle jak czekolada. Dla mnie też. Jako syrop bananowy spoko, całkiem smaczny. Ale nie zaliczałabym go do czekolady. No też. Smaczny, bardzo smaczny, ale bananowy. No to przyznawaj pierwszą ocenę. 6. Wysoko! Ja się spodziewałam czekolady, a poczułam banana, więc trochę się zdziwiłam. Więc daję trójkę. Dał nam jeszcze placki, to co? Weźmy sobie te, które najbardziej smakowały. Mi ten pierwszy wbrew pozorom smakował najlepiej. Tak, za nisko chyba go oceniłyśmy. Tak mi się wydaje właśnie. To ty ten? Tak, mogę ten spróbować. Dobra, a mi chyba ten najbardziej smakował. O kurde. Znowu się oblałam. Czekaj. Dobra, jemy. To by było na tyle. Dziękujemy Wam bardzo za ten test i że dotrwaliście do końca. Dajcie znać, czy takie testy Wam się podobają. Ja już mam swoich faworytów, wiem, które mi najbardziej smakowały. Ale ja nie oddam ani jednego. Wszystkie zabieram do domu.
Oczywiście pamiętajcie o kciukach w górę i subskrypcji kanału, wpadajcie też na naszego Instagrama. Tak, i na nasze Snapchaty, bo tam jesteśmy z Wami na bieżąco. Tak, i na pewno będziemy robić jakieś przepisy z tymi sosami. Tak, na pewno. Więc wpadajcie. Tak. Do zobaczenia.